Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji pod jakże wymownym tytułem Zanim Polacy się zorientują. Proszę Państwa, Lewica pokazała po raz kolejny tą antyludzką twarz słowami pani Anny Marii Żukowskiej, o której kiedyś Leszek Miller powiedział zresztą, że w jej przypadku milczenie nie jest złotem, ale jest szansą. I cóż takiego usłyszeliśmy, proszę Państwa, w kontekście podwyżek cen prądu, których musimy się spodziewać od lipca. Otóż pani Anna Maria Żukowska powiedziała w ten sposób. Na pewno uwolnienie cen energii w lipcu jest lepsze niż w grudniu, czyli w okresie grzewczym, zanim się Polki i Polacy zorientują, o ile tak naprawdę urosło, to minie pół roku. Proszę Państwa, to jest kwintesencja podejścia Lewicy, ale nie tylko Lewicy, do tego ogromnego problemu. Przypominam, że od lipca ceny energii zostaną uwolnione. W tej chwili są one zamrożone. Koszt tego zamrażania to jest mniej więcej 16 miliardów złotych, więc to nie jest tak, że my nie dopłacamy do tego absurdu, jakim jest tak zwany Zielony Ład i tak dalej. My już dopłacamy do tego ogromne pieniądze, ale od lipca będziemy już bezpośrednio dopłacać ze swoich własnych kieszeni. I to nie jest skutek jakichś działań na rynku, to nie jest skutek tego, że tak działa gospodarka, to jest tylko i wyłącznie skutek tego obłąkanego, szaleńczego, absurdalnego podejścia Unii Europejskiej do spraw związanych właśnie z energetyką, czyli po prostu tej absurdalnej polityki klimatycznej, Zielony Ład, Fit for 55 i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zamiast mówić jednym głosem, zamiast wspólnie bronić polskiego interesu, to właśnie na takie głosy jak pani Anny Marii Żukowskiej pokazują, że polska klasa polityczna w większości, w ogromnej większości poza Konfederacją ma sprawy Polaków, ma ten interes gdzieś. Proszę Państwa, ceny wzrosną prawdopodobnie o około 80% nawet. Jeszcze raz powtarzam, od lipca, od 1 lipca ceny energii elektrycznej, ceny prądu dla Polaków wzrosną być może nawet 80%. To jest dla wielu gospodarstw domowych, ale nie tylko, też dla przedsiębiorców, to jest Armagedon. To może się po prostu równać bankructwu, czy to indywidualnych gospodarstw domowych, czy wielu biznesów, bo przecież trudno sobie wyobrazić biznes, który funkcjonuje bez energii elektrycznej. Proszę Państwa, Konfederacja stoi tutaj twardo na stanowisku, że trzeba od tego szaleństwa odchodzić. Odchodzić i ratować Polaków przed tą katastrofą. My jesteśmy państwem na dorobku cały czas. Nas nie stać na takie polityki. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby już teraz wpędzać polską gospodarkę, Polaków i prywatne gospodarstwa domowe, indywidualne w tak ogromny problem. Przecież już teraz w niektórych przypadkach są problemy z płaceniem rachunków za prąd. Od lipca te rachunki wzrosną prawie dwukrotnie. Tę szaleńczą politykę, proszę Państwa, trzeba zastopować zdecydowanie i my tutaj mamy stanowisko jednoznaczne. Nie możemy się na to godzić. Tymczasem pani Anna Maria Żukowska powiedziała to, co wydaje się, tak szczerze powiedziała to, co wydaje się pewnie większości klasy politycznej, PO, PiS, tym wszystkim partiom, które do tej pory te polityki wprowadzały, że może Polacy się nie zorientują. No jest to nie wiadomo, czy tragiczne, czy absurdalne, czy śmiać się, czy płakać. Ale tak powiedziałem, niechcący pani Anna Maria Żukowska wyraziła swoimi ustami to szaleństwo tej polityki, którą wspólnie PO z PSL-em, a później PiS wprowadzały, przyjmowały, akceptowały, której się po prostu nie sprzeciwiały. Przekazuję głos koledze Szewczykowi. Szanowni Państwo, wysokie ceny energii elektrycznej to efekt unijnej polityki klimatycznej, to efekt tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu. Ponad 2/3 ceny energii elektrycznej, jaką muszą płacić Polacy, to właśnie efekt unijnej polityki. Tylko 1/3, niespełna 1/3 to pozostałe koszty. No nie tędy droga. W imię czego? W imię jakiegoś ideologizmu klimatycznego, w imię zwykłych unijnych procedur, w imię biurokratycznego zamordyzmu chcemy również fundować drożyznę Polakom? No chyba nie tędy droga i Europejski Zielony Ład powinien zostać wypowiedziany. Natomiast marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, stwierdził ostatnio, że Zielony Ład nie jest zły. Polska 2050 będzie go bronić.
marszałek Szymon Hołownia. Powtarzam, chcę bronić szkodliwego, zielonego, europejskiego ładu. Chcę bronić tych rozwiązań, które szkodzą polskiemu rolnictwu, przeciwko którym teraz dziesiątki tysięcy rolników w całej Polsce, nawet w całej Europie to już liczone bodajże, nawet w setkach tysięcy rolników protestuje, bo to niszczy rolnictwo, niszczy zdrowe polskie rolnictwo. Ten sam Europejski Zielony Ład, który wpływa na to, że dyrektywa EPBD, którą będziemy musieli wdrożyć, którą już wdrażamy, będzie kosztowała Polaków ponad 1,5 biliona złotych. To są tak niewyobrażalne sumy, które każdy z nas, każdy z Państwa również będzie musiał ponieść, żeby remontować swoje nieruchomości, bo teraz już nie będą spełniały, uwaga, unijnych norm. To jest jakiś absurd. Jednocześnie ta sama polityka unijna doprowadza do tego, że co miesiąc będziemy płacić drastycznie wyższe rachunki za prąd, które nie są wcale uzasadnione. Co robi w tym czasie polski rząd? No polski marszałek Sejmu chce bronić tego rozwiązania, które ma zubożać Polaków. Polski rząd, czy to PO, PiS, czy PSL-u w poprzednich kadencjach, oni wszyscy zgadzali się na kolejne, coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia polityki klimatycznej, Fit for 55, a teraz wszyscy słyszeliśmy, do 2040 roku chcą redukcji emisji CO2 aż o 90%. No nie da się tego zrobić, nie jest to w żaden sposób uzasadnione ekonomicznie, to czyste wymysły brukselskich eurokratów na to, żeby zmieniać klimat. A cała Unia Europejska odpowiada zaledwie za około 7% globalnej emisji CO2. To się nie spina. I teraz chcą wszyscy mówić o tym, wszystkie duże partie jak PiS, jak Platforma i ich sojusznicy, te dwa bloki polityczne, chcą mówić, że będzie tani prąd, a jednocześnie będą wdrażać te wszystkie szkodliwe dla nas rozwiązania. No to się nie spina, to jak zwiększenie wydatków i zmniejszenie wpływów. No to się nie zepnie, więc jest to niemożliwe do realizacji. Dlatego właśnie oszukują Polaków, to co przyznała, o czym mówił pan poseł Wilk, to co przyznała Anna Maria Żółkowska, zanim się zorientują. My mamy dość okłamywania Polaków i pokażmy im, jak wygląda sytuacja. Staram się pokazywać za każdym razem, jak wygląda naprawdę realna polityka i jakie konsekwencje to dla wszystkich Polaków niesie. Jedyne rozwiązanie to wypowiedzenie tych szkodliwych unijnych przepisów. Innej drogi po prostu nie ma. Albo będziemy płacić krocie za prąd, albo będziemy płacić krocie za remonty budynków, i będziemy płacić krocie za żywność, której nie wiemy jeszcze jakiego jest pochodzenia, albo wypowiemy te szkodliwe regulacje. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękujemy. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych.